7:09. Rozmowa poranka. Gabriela Czernecka, dziennikarka, autorka podcastu Royal Story, Królewska Historia, jest naszym pierwszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. To nie jest najłatwiejszy czas dla rodziny królewskiej i od tego sobie, pani Gabrielo, zaczniemy. Czy można było w jakiś inny sposób poinformować opinię publiczną o chorobie księżnej Kate, tak by nie odbiło się to w tak trudny sposób? Trzeba to przyznać, mimo tego, że jest to bardzo trudna sytuacja. Wiemy, ile pojawiało się spekulacji w przestrzeni publicznej. Oczywiście, informacja o chorobie księżnej Catherine pojawiła się na początku tego roku i zbiegła się w czasie z informacją o chorobie króla Karola III, który również ogłosił, że zmaga się z nowotworem. I tutaj bardzo łatwo dało się zauważyć różnicę między jednym a drugim komunikatem, bo choć oboje poinformowali o tym, że zmagają się z chorobą, nie ujawniając przy tym szczegółów, do czego oczywiście mieli prawo, bo każdy z nas ma prawo do prywatności, ale w przypadku króla Karola wszyscy poszli jakby o krok dalej, bo tutaj poinformowano, że król zmaga się z chorobą, bo chwilowo wstrzymuje się od wykonywania obowiązków, ale w międzyczasie jakby informuje o tym, ponieważ chce, by zwiększono świadomość profilaktyki u mężczyzn, by częściej się badali, że jego oświadczenie ma to właśnie na celu. Kilka tygodni później w przypadku Karola dodano jakby kolejny komunikat, w którym poinformowano, że król czuje się nieco lepiej, dziękuję bardzo za życzenia. Jakby jego chorobę ograno w ten sposób, że całe oświadczenie miało jakiś cel. W przypadku księżnej Catherine poinformowano, że zmaga się z chorobą i znika, nie będziemy jej widywać aż do Wielkanocy. I no to nastąpiła jedna wielka cisza. Właśnie. I tutaj nastąpił problem, ponieważ żyjemy w dobie informacji. Każdy z nas chce wiedzieć, co się dzieje. Każdy z nas szuka tych informacji, więc naturalnym ruchem tak zwanych internetowych dziennikarzy było poszukiwanie informacji i dowiadywanie się, co tak naprawdę stoi za tak lakonicznym komunikatem dotyczącym zdrowia księżnej Catherine. Więc tutaj problem polegał na tym, że gdzieś tam zabrakło szerszej komunikacji i tej transparentności w przypadku księżnej. I o ile wiemy, jaki jest teraz stan zdrowia króla Karola, to jeśli chodzi właśnie o księżną Kate, no to niestety tych informacji chyba nie ma zbyt dużo. Zgadza się, tych informacji jest bardzo mało. Natknęłam się co prawda na taki komunikat, że księżna najprawdopodobniej do końca roku nie pojawi się publicznie i raczej nie będzie uczestniczyła w zbyt wielu wydarzeniach, jeśli w ogóle się pojawi. Najnowsze wydarzenie, jakiego będziemy świadkiem, to Trooping the Colour, czyli obchody urodzin króla Karola, i tu już mamy potwierdzenie, że król pojawi się. Co prawda nie w takiej roli, jakiej wszyscy by oczekiwali, ponieważ tradycją jest jazda konna, ale Karol zdecydował się, nie wiadomo czy ze względu na wiek, czy ze względu na walkę z chorobą, ale pojawi się na uroczystości i będzie po prostu jechał karocą wraz z żoną Kamilą. W przypadku Catherine tej informacji nie wiemy. Najprawdopodobniej przypuszcza się, że się nie pojawi, a jak nie pojawi się Catherine, to i nie pojawią się jej dzieci, na co wszyscy liczyli. Więc tutaj informacji na razie brak. Moim zdaniem wygląda to dość poważnie, bo skoro zapowiadana jest jej nieobecność aż do końca roku, to już wtedy od stycznia mamy cały rok, więc sytuacja jest naprawdę poważna. No właśnie, księżna chyba nigdy nie lubiła chwalić się swoją prywatnością. Tak, raczej księżna jest osobą skrytą, raczej prywatność zachowuje dla siebie. To jest coś, do czego nas przyzwyczaiła tak naprawdę od początku bycia księżną, odkąd została żoną księcia Williama. Oboje raczej stronią od opowiadania o swoim życiu prywatnym. Czasami wspomną coś na temat dzieci, ale na temat swojej relacji nie udzielają żadnych wywiadów, nie opowiadają o tym, co ich łączy, co się dzieje w ich domu. Jest taka jedna sytuacja, w której jednak księżna wychodzi spoza tej swojej prywatności i to są właśnie momenty, w których publicznie pojawia się w towarzystwie swoich dzieci. Mam wrażenie, że to jest taki jedyny moment, w którym widzimy naturalną i tą prawdziwą twarz księżnej, czyli księżnej jako mamy, oddanej, ciepłej, takiej czułej. Właśnie, bo trzeba przyznać, że bardzo dobrze udaje im się właśnie chronić tę swoją prywatność, mimo tego, że są na piedestale, na świeczniku wszystkich mediów całego świata.
Dokładnie. Oni też przejęli taką zasadę, którą swego czasu wprowadziła w życie królowa Elżbieta II wraz z księciem Filipem. Czyli podczas wszelkich takich publicznych wystąpień królowa i Filip nie trzymali się na przykład za ręce, Filip nie obejmował jej ramieniem, jakiejś tej czułości między nimi nie było. Oni jak skupiali się na pełnieniu obowiązków, tak pełnili obowiązki. Te uczucia gdzieś tam schodziły na bok. W przypadku Kate i Williama aż prosiło się, by można było zobaczyć ich trzymających się za rękę i zaledwie kilka razy złamali tę taką ich zasadę. I to były takie piękne momenty, aczkolwiek również przejęli tę zasadę po królowej i Filipie i pokazywali, że obowiązki to są obowiązki, a kiedy jest czas na przyjemności i bycie z rodziną, to jest czas na bycie poza kamerami i poza okiem paparazzi i dziennikarzy. No właśnie, Kate i William wybierają milczenie, ale już Harry i Meghan otwarcie, bardzo otwarcie opowiadają o swoim życiu i w jaki sposób tak różne podejścia wpływają na wizerunek rodziny królewskiej. Przede wszystkim, tak jak pani wspomniała, to podejście Kate i Williama i Harry'ego i Meghan to są po prostu dwa bieguny. Tutaj przypomina mi się taka zasada, którą często powtarzał ojciec królowej Elżbiety II, że mówiąc do niej i do jej córki, do jej siostry, przepraszam, Małgorzaty, że Elżbieta jest jego pociechą, a Małgorzata jest jego radością. W ten sposób trochę pokazywał i kierował córki, jakie powinny być. Troszkę podświadomie, ale jednak coś się w tym podziale zadziało, że cały czas mamy okazję obserwować, że jest ta pierwsza osoba, która pełni obowiązki i jest ta druga, która gdzieś tam jest spychana na ten taki mniej widoczny tor. I tak jest też w przypadku Williama i Harry'ego, których gdzieś tam w dzieciństwie w pewnym momencie rozdzielono, bo to William miał być następcą tronu, to on miał pełnić obowiązki i być godzien pełnienia tych obowiązków, a Harry mógł sobie pozwolić na większą dowolność i większą swobodę. No i ten podział widać też do dziś. W pewnym momencie Harry nie miał tej określonej roli jako ten drugi. Nie potrafił też sami do końca znaleźć i sprecyzować. No i zaczęły się problemy. Harry zaczął szukać na własną rękę swojej drogi. W tym pomogła mu Meghan, bardzo przebojowa i chętna do tego, by wieść życie na świeczniku. Ale w przypadku rodziny królewskiej, jak łatwo da się zauważyć, to wiedzenie życia na świeczniku nie ma być priorytetem. Priorytetem ma być przyciąganie uwagi i skupianie jej na nieco bardziej przyziemnych sprawach, na fundacjach, na organizacjach, którym patronują. W przypadku Harry'ego i Meghan, co zresztą widzimy, chodzi bardziej o takie celebryctwo, tak bym to nazwała. Jak widać, rodzina królewska nie jest im do końca do tego potrzebna, bo świetnie radzą sobie w Stanach Zjednoczonych. Pojawiła się książka, pojawił się film, pojawił się serial, więc tych produktów takich masowych jest sporo, więc mają z czego czerpać korzyści, aczkolwiek wiadomo, bycie w centrum wydarzeń i do tego dodajmy brytyjską rodzinę królewską, to jest dodatkowe źródło dochodu. No właśnie, a w centrum tych wydarzeń nie będą. Wspomniała pani o tej bardzo znanej paradzie właśnie na początku swojej wypowiedzi. Meghan i Harry po tym, jak kolejny raz nie otrzymali tego zaproszenia na paradę odbywającą się w Londynie z okazji urodzin króla, wiedzą już, że w rodzinie królewskiej nie ma dla nich miejsca? Myślę, że tak. Aczkolwiek to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo my patrzymy na rodzinę królewską jako na instytucję. Nie ma dla nich miejsca w kontekście pełnienia obowiązków. Sami z tego zrezygnowali, więc z automatu odcinane są też przywileje, które idą wraz z tą rolą. W przypadku Meghan i Harry'ego sytuacja wygląda też tak, że Harry jest synem króla, więc król z pewnością chciałby odnowić kontakt z synem. Aczkolwiek pytanie, na ile Harry chce odnowić kontakt z ojcem, a na ile chce wykorzystać pozycję ojca, by wieść dostatne życie. Myślę, że poniekąd zdają sobie sprawę z tego, że powrotu do rodziny królewskiej razem nie mają, no bo tak naprawdę co mogliby robić?
Oni mają swój system i wypracowali sobie swoją taką wizję na to, jak chcieliby pełnić królewskie obowiązki. Ale gdy pełnili je, będąc członkami rodziny królewskiej, narzekali na nadmiar obowiązków, na to, że te obowiązki pełnią nie tak, jak oni by tego chcieli. A w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest pewien system, do którego trzeba się dostosować. Wydaje mi się, że nie powinni chcieć wracać do pełnienia obowiązków, a raczej chcieliby czerpać tylko i wyłącznie korzyści z tego, że byliby częścią czegoś więcej. Nie wiem, czy odnoszę dobre wrażenie, pani Gabrielo, ale zastanawiam się, czy w czasie tych informacji właśnie o chorobie króla Karola, o chorobie księżnej Kate, jakby o Meghan i Harrym jest troszkę spokojniej. Może gdzieś odsunęli się w tył, w bok. Tak, to prawda, chociaż początkowo był taki moment, gdzie było oświadczenie o księżnej Katrin i o jej chorobie wraz z początkiem roku i chwilę później pojawił się komunikat od Meghan, że otwiera stronę internetową z nieznanym, tajemniczym wówczas projektem, więc gdzieś tam wielu znawców próbowało nawiązać, że ktoś tutaj próbuje odebrać tę chwilę sławy Kate, żeby właśnie to Meghan była na świeczniku, aczkolwiek rzeczywiście wydaje mi się, że w obliczu tak przykrych wiadomości chyba Meghan i Harry uderzyli się w piersi i stwierdzili, że to chyba nie jest dobry moment, aby walczyć o uwagę mediów, więc być może jakaś lekcja została wyciągnięta. Jak po koronacji Brytyjczycy odbierają króla Karola? Wydaje mi się, że bardzo pozytywnie. Karol, bo na początku było różnie chyba, prawda? Tak, początek był średni, no bo każdy z nas wie, że Karol ma za sobą liczne skandale, szczególnie z udziałem swojej żony, byłej żony księżnej Diany, która tragicznie zmarła w wypadku. Później pojawienie się w jego życiu oficjalne Kamili nie do końca przysparzało mu popularności, ale wraz z wiekiem ludzie dostrzegli, że Kamila i Karol darzą się ogromnym uczuciem i że to nie jest na potrzeby mediów i że rzeczywiście latami stoją ze sobą murem, więc warto dać im szansę. Z tego co pamiętam, bardzo duże poparcie miał Karol tuż po koronacji. Mówiono, że będzie dobrym królem, ale wydaje mi się, że nam z tego otoczenia spoza Wielkiej Brytanii my bardziej słyszymy o tych wszystkich jego skandalach, o takich ciekawostkach związanych z jego życiem prywatnym, a niewiele mówi się u nas o tym, co rzeczywiście i realnie Karol robi jako wówczas książę, a teraz już jako król. On jest bardzo oddany w kwestii ekologii, ochrony środowiska, patronuje bardzo wielu organizacjom i fundacjom, ale nie robi tego tak jak pozostali członkowie rodziny królewskiej, tylko rzeczywiście poświęca czas tym wszystkim ludziom, z którym się spotyka. Jego spotkania trwają po 2, 3, nawet 4 godziny. W przypadku królowej Elżbiety II było to zwykle po 10, 20, maksymalnie pół godzinki, tak by tylko mogła przywitać się, zamienić dwa zdania. Karol z kolei jest bardziej zaangażowany, on słucha tych ludzi, stara się ich zrozumieć, pokazuje swoje zaangażowanie właśnie w taki bezpośredni sposób, więc Brytyjczycy sami w sobie wydaje mi się, że cenią go i mają do niego taką słabość. Wydaje mi się, że po śmierci królowej udało mu się podtrzymać ten wizerunek brytyjskiego monarchy, któremu zależy. A jak w nowej roli odnajduje się Kamila? Kamila tutaj też całkiem nieźle poradziła sobie w wejście do tych obowiązków i wstąpienie krok wyżej. Bo to wcale nie jest łatwe. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że wciąż wielu ludzi nie darzy ją sympatią. W przeciwieństwie do Karola, tutaj tak. No, widać, że Kamila nadal nie ma łatwo i nadal wypominany jest jej ten romans z Karolem. Więc no, rzeczywiście, to wejście w rodzinę królewską, będąc już jako królowa, nie było łatwe, szczególnie, że tuż po śmierci Elżbiety II, jak Karol został królem, zmieniono jej tytuł na królową małżonkę. Wcześniej miała być właśnie tylko królową małżonką, a teraz jest oficjalnie królową. Mimo że ta małżonka nadal gdzieś tam z tyłu jest, to oficjalny tytuł to królowa, co wielu nie do końca odpowiada, no bo wszyscy uważają, że nie do końca na niego zasłużyła. Aczkolwiek ja mam wrażenie, patrząc na ich dwójkę, że stanowią naprawdę
naprawdę silną parę, która naprawdę może wiele zdziałać. No i to jest też takie ciekawe porównanie do tego, jak to wyglądało w przypadku królowej i Filipa, bo Filip zawsze chodził te dwa kroki za królową, zawsze musiał być w cieniu i nie przykuwać gdzieś tej uwagi, a tymczasem obecnie mamy taką silną parę królewską, a nie tylko króla, bo oni wszędzie chodzą razem, pokazują się razem, królowa nie stoi nigdy z tyłu, tylko gdzieś tak bardziej z boku Karola, że widać, że tworzą taki silny królewski duet. Właśnie i na koniec, podsumowując już naszą rozmowę, bo spoglądam na zegarek, rozwiewamy wątpliwości. W przestrzeni publicznej pojawiły się takie informacje, doniesienia o ewentualnej rzekomej abdykacji króla Karola. Czy może faktycznie dojść do takiej sytuacji? Myślę, że Karol tak długo czekał na tron, że kwestia abdykacji raczej nie wchodzi w grę. Tak jak było w przypadku Elżbiety II, Karol doskonale zdaje sobie sprawę z tego, do czego został powołany, jakie są jego obowiązki i nie przypuszczam, by abdykował. Być może jego stan zdrowia może mu nie pozwolić pełnić obowiązki w tak szerokim spektrum. Wówczas wydaje mi się, że może skorzystać z pomocy księcia Williama i nieco bardziej przekazywać mu obowiązki, ale ma też do dyspozycji tak zwaną Radę Stanu, takich doradców, którzy chętnie wiadomo służyć pomocą i do tej rady należą książę Harry, książę Andrzej, właśnie książę William, księżniczka Beatrice, księżniczka Anna i książę Edward. Także tych osób jest sporo, będą oni w razie czego mogli księcia, przepraszam, króla wesprzeć w pełnieniu tych obowiązków, więc wątpię, że abdykacja w ogóle wchodzi w grę. I na koniec jeszcze zapytam, skąd w pani zamiłowanie do rodziny królewskiej? To mnie bardzo ciekawi. Oj, u mnie zaczęło się od księżnej Diany. Natknęłam się na książkę o księżnej Dianie i tak mnie wciągnęła, że po prostu nie byłam w stanie oderwać się od niej. No i tak poszerzyło się moje zainteresowanie do wszystkich pozostałych członków rodziny królewskiej. No i trwa do dziś. No właśnie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, ma pytania, wątpliwości, to odsyłamy do pani Gabrieli Czerneckiej, dziennikarki, autorki podcastu Royal Story, Królewska Historia. Bardzo dziękuję, dziękuję, było mi bardzo miło. Ja również, bardzo dziękuję. 7:09. Rozmowa poranka.